koniec kart pojazdu i naklejek kontrolnych na przedniej szybie samochodu. W życie weszły nowe przepisy dotyczące rejestrowania pojazdów. Kierowcy, z którymi rozmawialiśmy, zmiany oceniają pozytywnie. Jak najbardziej na dobre, na lepsze. Dlaczego? Oszczędność czy wygoda? Wygoda, bo ja też załatwiam dla różnych firm różne rzeczy, więc nie trzeba czekać na karty pojazdu, tylko od razu wchodzę do urzędu, załatwiam, wychodzę, załatwione. Jak dla mnie to mniej problemów i szybsza rejestracja, mniej biurokracji. Jest wszystko elektronicznie, więc to chyba jest papierowa już niepotrzebna. Bardzo pozytywnie oceniam. Dlaczego? Wie pan co, no to jest jakby to powiedzieć, jak taka biurokracja, która niepotrzebnie tutaj w urzędzie przysparza nam straty czasu, że tak powiem, a teraz będzie to myślę, że o wiele szybciej wykonane, załatwione. Także takie jest moje zdanie. Ma być szybciej, ale też oszczędniej. Te finanse się zmienią. Najbardziej zmienią się dla pojazdów sprowadzonych za granicę, bo w tym momencie kierowca, który będzie rejestrował pojazd, zyskuje ponad 90 zł, czyli ta opłata z 256 zł zmieni się na 161,50 zł. I w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego będzie to kwestia braku wydawania naklejki kontrolnej na szybę, czyli 19 zł. Co istotne, przy sprzedaży lub zakupie samochodu nie trzeba będzie przekazywać karty pojazdu nowemu właścicielowi. Karta traci całkowicie ważność, można ją sobie zostawić na pamiątkę. Warto jednak pamiętać, że po zakupie samochodu z naklejką kontrolną, jeśli zmienimy w nim numer rejestracyjny, trzeba ją z przedniej szyby usunąć. Kierowcy, którzy mają nadal na szybie naklejkę zgodną z numerem rejestracyjnym, nie muszą jej usuwać po zmianie przepisów. Nowoczesne maszyny, innowacyjne technologie i techniki wykorzystywane w przemyśle wydobywczym. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach swoje produkty i usługi prezentuje około 200 wystawców. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutnictwa to okazja do rozmów o przyszłości polskiej energetyki w kontekście dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, ale też o kondycji przemysłu górniczego w ogóle. Jeżeli ceny węgla i w ogóle surowców energetycznych idą w górę, no to przemysł też sobie całkiem dobrze radzi. No, widzimy, że te przychody tych spółek górniczych z tego minusu, który widzieliśmy jeszcze w zeszłym roku, idą cały czas w górę. Więc myślę, że te targi pokazują, że ten przemysł górniczy funkcjonuje, no i jeszcze będzie na pewno funkcjonował przez ładnych parę lat. A na pewno przez najbliższych 27 lat, ponieważ zawarta w 2021 roku umowa społeczna zakłada wygaszanie kopalni węgla kamiennego na Górnym Śląsku do 2049 roku. Przedstawiciele górniczych związków zawodowych uważają jednak, że ten czas jest zbyt krótki, a państwo powinno poważnie rozważyć zmiany harmonogramu. W innym wypadku o bezpieczeństwo energetyczne może być trudno. Jeżeli chcemy dać oddech, jeżeli chcemy ulżyć społeczeństwu, zarówno polskiemu, jak i europejskiemu, powinniśmy jak najszybciej zweryfikować i zawiesić system handlu emisjami. Wtedy energia będzie tańsza, wtedy energia będzie bardziej dostępna, wtedy tak społeczeństwo nie odczuje tego szoku związanego z kryzysem energetycznym, który już trwa. Targi górnictwa mają wskazać rozwiązania, które mogą poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jedną z propozycji jest śląski system magazynowania energii. Uczestnicy targów dowiedzą się, jakie są formy i możliwości finansowania lokalnych inwestycji w obszarze energetyki niskoemisyjnej. Jeśli mamy z fotowoltaiki nadmiar energii, to ją lokujemy w magazynach energii. Magazyny oczywiście mogą być najróżniejsze. Najprościej jest kupić bateryjny magazyn energii, tak litowo-jonowy czy podobny. To są dzisiaj duże pojemności, ale mogą być inne formy magazynowania. Może być magazyn pneumatyczny, magazyn w postaci zbiornika wody. No, dzisiaj na Śląsku mamy takie możliwości, ale najważniejsze jest, żeby tą energię magazynować. Międzynarodowe Targi Expo Katowice rozpoczęły się dziś i potrwają do piątku 9 września. W środę będzie można posłuchać prelegentów mówiących m.in. o transformacji sektora węglowego. Kierowcy mówią, że jak na razie po nowym węźle drogowym w Katowicach Giszowcu nie jeździ się komfortowo. Niby jest otwarty, ale ciągle coś tam jakieś mają być, dalej roboty czy coś. No poczekamy, zobaczymy, jak oni to w ogóle, jak to dalej będzie, bo za chwilę znowu będą poprawki, tak jak to kiedyś miało miejsce, ale ogólnie bardzo grzebią się z tym. Gdyby nie słupki, to by było super, ale te słupki przeszkadzają jeszcze w jeździe.
i na pewno jeszcze przez jakiś czas będą przeszkadzać, bo po tym jak wykonawca 31 sierpnia ogłosił zakończenie prac budowlanych, teraz rozpoczął się czas odbioru inwestycji i uzyskania niezbędnych zgód. Te wydać ma Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Urzędnicy spodziewają się, że nastąpi to dopiero na przełomie września i października. To jest ten czas, kiedy powinniśmy uzyskać tę zgodę i wtedy te zwężenia już powinny zniknąć, powinny po prostu zostać elementem, o którym już zapomnimy, będziemy mogli w pełni korzystać z nowego, przebudowanego układu drogowego. Jednak nie w pełni, bo pozostaje kwestia szkód górniczych, które powstały jeszcze w trakcie prac wykończeniowych nowego węzła. Muldy przy zjeździe na ulicę 73 Pułku Piechoty powstały w wyniku działalności kopalni węgla kamiennego Murcki Staszic, znajdującej się tuż obok węzła. Urzędnicy twierdzą, że Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia, zapewniała, że w tym rejonie węgiel nie będzie już wybierany. Stało się jednak inaczej, a droga, która nie była przygotowana przez drogowców w odpowiedni sposób, osiadła. Tutaj zostało podpisane porozumienie takie trójstronne pomiędzy NDI, kopalnią i katowickimi inwestycjami miejskimi. No i w ramach tego porozumienia już na koszt kopalni te szkody, które zostały spowodowane, będą usuwane w drugiej połowie września. Jednak jak zaznacza wykonawca, szkód w przyszłości może pojawić się więcej. Początkowo węzeł Giszowiec miał kosztować około 250 milionów złotych. Ostatecznie inwestycja, która miała zostać oddana kierowcom rok temu, pochłonęła około 310 milionów złotych. Polscy siatkarze przygotowują się do meczu z USA w ćwierćfinale Mistrzostw Świata Siatkarzy, który odbędzie się w Gliwicach. Stawką będzie awans do strefy medalowej. Kibice już szykują się do czwartkowego spotkania. 3-2. Dla kogo? Dla Polski oczywiście. A dlaczego 3-2? No bo jednak Stany mają nam jakieś szanse, ale Polska wygra. Myślę, że teraz też się im noga powinie i wygramy 3-0. Gramy u siebie. Także będzie, jak to się mówi, ten dodatkowy zawodnik, kibice polscy, no i trzeba wierzyć w zwycięstwo naszych. Polacy zagrają z Amerykanami już po raz drugi. W meczu grupowym Polska wygrała 3-1. Spotykają się dwie topowe drużyny, dwie klasowe drużyny. Mecz o wszystko, mecz o to, czy się będzie grało o te medale, czy nie. Czekamy z niecierpliwością na ten mecz. Wiemy, że będzie ciężko, bo gramy z mocnym przeciwnikiem, aczkolwiek wierzymy w siebie. Polscy siatkarze nie boją się reprezentacji Stanów Zjednoczonych, ale wiedzą, że zwycięstwo zapewni im tylko gra na najwyższym poziomie. Myślę, że Amerykanie to drużyna absolutnie kompletna, mająca bardzo mało słabych punktów, a wiele atutów. Także trzeba będzie zagrać naprawdę swoją najlepszą siatkówkę, aby rywalizować z nimi o zwycięstwo. Jeśli Polacy w czwartek wygrają, awansują do strefy medalowej. Mecze półfinałowe rozegrane zostaną w sobotę w Spodku. Dzień później odbędzie się finał i mecz o trzecie miejsce. Kolejka LK w Parku Śląskim kończy 7 września 55 lat. Z okazji urodzin Park Śląski obniżył na kilka dni ceny biletów za przejazd. Licząca ponad pół wieku kolejka to od lat jedna z największych atrakcji w Parku Śląskim. Ze starych czasów jeszcze jak były 3 odcinki czynne to jeździłem, a teraz jakieś 10 lat może nie wsiadałem, więc warto się przejechać. Ma być też nowa nitka LK do Planetarium Śląskiego. No nie mogę się doczekać tego właśnie. Teraz większość czasu spędzam na rowerze, ale LK jak najbardziej na plus. Tak, pierwszy raz. I co pani sądzi o takiej kolejce? Super, super, szczególnie dla starszych ludzi. Pierwszy raz tu jesteśmy po odnowie tego wszystkiego i bardzo nam się podobało. Pani już wcześniej jeździła LK? Tak, jak jeszcze była taka dwukrzesełkowa i byłam bardzo, bardzo młoda. Jak pani wspomina tamtą LK sprzed lat? Też bardzo przyjemnie. Bo to było coś, czego na Śląsku nie było, tylko w górach. Gdy powstała, LK miała około 6 km oraz 3 stacje przesiadkowe. Stadion, Wesołe Miasteczko i Planetarium. Dziś widok kolejek linowych nikogo nie zaskakuje, ale gdy LK powstała, była taką nowością, że strażacy wielokrotnie musieli interweniować i ściągać z niej ludzi, którzy panikowali ze strachu. Była to wówczas największa atrakcja tego typu w Europie i dziś do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością. W ciągu roku LK przewozi około 200 tysięcy ludzi. Jest to jedyna w Europie kolejka systemem mieszanym, czyli krzesełkowo-gondolowym. Długość LK wynosi 2 km, czyli cała trasa około zajmuje nam 40 minut w dwie strony. Dziś kolejka LK czeka na wykonanie drugiego odcinka. W kolejnym postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta od wykonawcy, która jest obecnie analizowana przez Zarząd Parku Śląskiego. Decyzję, co dalej z drugą nitką LK, powinniśmy poznać w ciągu miesiąca.
Jacek Cygan spod mozaikowych okularów już w pełnej okazałości spogląda na Sosnowiec. Z katedrą w tle u zbiegu ulic Sienkiewicza i Kościelnej można podziwiać świeżo ukończony mural z podobizną znanego sosnowiczanina, autora tekstów, których wersy tworzą cień postaci namalowanej na jednej z kamienic. Jest to jedna z osób, jak wiadomo, która Sosnowiec rozsławiała i rozsławia wciąż. Jacek Cygan też z tego względu, że w tym roku mamy 120-lecie urodzin miasta, chcieliśmy, aby w tym okresie, poza imprezami, które mamy, czyli Dni Sosnowca, które są takim zwieńczeniem tego święta, które mamy, chcieliśmy w pewien sposób uhonorować Jacka Cygana i jakby za tą promocję miasta, którą on wykonywał i wykonuje tak naprawdę cały czas. Choć niektórzy twierdzą, że namalowany Jacek Cygan nie przypomina siebie prawdziwego, to pomysł artystyczny i samo wykonanie to bardzo mozolna praca. Para artystów, która wykonała mural, zrobiła to w 4 tygodnie, jednak same przygotowania trwały 1,5 roku. Na szaliku są literki. Te literki są prawie przypadkowe, natomiast jest to oryginalny wzór szalika Jacka Cygana, który on nam przesłał. I każda z tych liter jest wyklejana mozaiką ceramiczną, którą robiła Marta od podstaw, czyli od rozwałkowania gliny poprzez ostatni wypał ze szkliwem. Ciekawostką jest również wspomniany już cień artysty tworzony przez fragmenty tekstów jego autorstwa. To pochłonęło najwięcej przygotowań, począwszy od ich wyboru poprzez znalezienie wiarygodnego źródła dla weryfikacji poprawności, aż po komputerowe ułożenie i przeskalowanie do 10 metrów wysokości budynku. Jak mówią wykonawcy muralu, naniesione zostaną jeszcze drobne poprawki. Oficjalne odsłonięcie obrazu nastąpi 18 września, a weźmie w nim udział sam Jacek Cygan.